bardzo serdecznie. Ja jestem Wędrowny i wy jesteście ze mną w Edynburgu. I dzisiaj jestem w miejscu, a chcąc być tutaj sam, wstałem o godzinie 5:30 rano, teraz jest 6:30 rano. Jesteśmy w miejscu, o którym wam nikt nie powie. Przyjeżdżacie do Szkocji, do Edynburga i zwiedzacie prawdopodobnie przede wszystkim Zamek Królewski, centrum miasta, jakieś muzea i tak dalej. Ale o tym miejscu nikt wam nie powie. I tego miejsca raczej nie znajdziecie w pierwszych wynikach wyszukiwarki Google. A naprawdę warto tu przyjechać i nieważne, czy interesujesz się street artem, jakąś inną formą wyrażania siebie w postaci malowideł, obrazów, ale warto przejść przez ten tunel. A jesteśmy w miejscu zwanym Colinton Tunnel.
że Wam się podobało, że fajnie się bawiliście przy tym krótkim filmie. Ja Wam bardzo proszę, zostawcie jakąś łapkę, subskrypcję, bo w ten sposób tylko jest w stanie się rozwijać ten kanał, a zależy mi na tym, żeby ten kanał się rozwijał, bo ja chcę Wam tutaj pokazać, jak wygląda Szkocja. Filmy są przede wszystkim ze Szkocji, nie tylko z Edynburga, gdzie mieszkam, ale przede wszystkim ze Szkocji. W niedługim czasie będę, że tak powiem, wybierał się na wędrówki poza Szkocję, poza w ogóle nawet kontynent europejski, czyli w planach jest cały świat, ale na razie w Szkocji jest tyle rzeczy do pokazania, tyle miejsc do wędrówek, że naprawdę myślę, że tysiące filmów tutaj jest w stanie powstać i każdy będzie o czym innym. Także chcę Wam pokazać Szkocję, chcę Wam pokazać wyspy, nie z punktu widzenia osoby, która tutaj przyjechała i pracuje i dorabia się, tylko z punktu widzenia właśnie wędrowca, który idzie, przemierza ulice, tunele, lasy, wąwozy, góry i eksploruje, tak? Eksploruje bardzo często to, czego nie eksplorują przeciętni turyści przyjeżdżający w jakieś tam randomowe miejsce. Także bardzo Was proszę o subskrypcję. Pozwólcie mi dotrzeć do większej ilości osób, a Wasze subskrypcje na to pozwolą, bo wtedy algorytmy YouTube'a będą wyświetlać ludziom, którzy oczekują takiego kontentu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i miłego dnia życzę lub wieczoru, zależy kiedy oglądacie. Cześć!